Siemka, z tej strony Prosout i to jest kolejny odcinek z Murdered Soul Suspect. Najprawdopodobniej to będzie ostatni odcinek. Tak jak pamiętacie, ostatnio spotkaliśmy Baxtera. Mi zostały trzy znajdźki. I najprawdopodobniej dzisiaj sobie zakończymy już historię. Dowiemy się, kto jest zwodnikiem. Mam nadzieję, że to nie będzie z godzinny odcinek, no ale... Co najmniej... Dobra, obiecuję, że to będzie ostatni odcinek. Co tu robiłeś? Following a lead. I never dropped the case. Had this psychic, Cassandra, working with me. And we figured out the Bell Killer is hunting mediums. Like a witch trial execution copycat. At that point, we couldn't let it go. Even after Rex demoted me. So that's why you're at the museum. Kto cię zabił? So, who killed you? The Bell Killer, you idiot! But I didn't get a good look at his face. Dzwonnik zamordował Baxtera. Gdzie jest Cassandra? Do you know where Cassandra is? Is she still alive? Last I checked, yeah. Took her to a safe house outside of town. She's alive. I was sure she'd be dead too. Joy would be freaking ecstatic. She shouldn't end up alone. Cassandra w bezpiecznym miejscu. Znasz Joy? Cassandra ever bring up her daughter? Wouldn't shut up about her. We looked for Joy for days, but it was too risky. Cassandra has been begging me to track Joy down, but I haven't found her yet. You're not gonna believe this. Joy's been helping me tonight. Figures a cop like you would need help to get this far. You mean like what? The help you got from her mom? To było dobre akurat. Baxter zna Joy. Gdzie jest zabójca? Killer. No idea. Anywhere. But when we fought, he said something I didn't understand at all. The killer actually talked? Not much, but I think I hit a nerve. I told that bastard he'd be dead soon, but he said, I already know death. And then something about his instrument of death will kill again tonight. My instrument of death? But he kills different ways every time. I don't get it. Yeah, me neither. We gotta figure out what that means. Get back to Cassandra. Make sure she's still safe and bring her back to the station. What are we gonna do? I'm gonna quickly check out the cellar and come up with a plan. I hope. Narzędzie śmierci mordercy. Co miał na myśli w ogóle? Dziś wieczorem morderca popełni kolejną zbrodnię z użyciem swego narzędzia śmierci. No ładnie, czyli to jednak nie był Baxter. Albo się okaże, że jeszcze sam się zabił. Dobra, tu coś mamy. Tablica pamiątkowa kolonialnej piwnicy. Piwnica w domu sędziego często służyła za tymczasowy areszt dla oskarżonych czekających na proces. Nie inaczej było i w tym miejscu, gdzie na rozprawę przed sędzią Hartonem czekały kobiety oskarżone o czary. Nie tworzono tu warunków do długotrwałego przetrzymywania osadzonych, gdyż domniemane czarownice zgodnie z angielskim prawem zawsze karano śmiercią. No i mamy całą historię Salem. Jeszcze tylko opowieści o duchach. Te dwie świece. I będziemy mieli spokój. Mam nadzieję. To jest macierzyste. Macierzyste, jak ja to nazwałem w ogóle? Tak głupio. Ale sensownie w sumie. Tu, tam jest w ogóle coś, nie? Ale tu chyba już nic innego nie znajdziemy. Co tu się stało? I tutaj będzie ostatnia świeca, tak. No i co? Ojeju.
What? Zapomniałem o jednej? O kurde. Ominąłem świecę, matko kochana. Powinienem ją zebrać w poprzednim odcinku. Ale seria na 100% zobowiązuje. Świece, świece, where are you? Tu gdzieś. Albo tu. Tu. Tak. Mamy. Mamy wszystko. 173 na 173. No i jeszcze zobaczmy, co kryje historia w Domu Sądu. Salem wasn't the most exciting place for a couple of rambunctious 13-year-olds. And playing with my friends after school usually required a healthy dose of imagination to spice up the underwhelmingly bleak landscape. To us, Salem's history was just a bunch of creepy stories and tourist attractions. Witches didn't exist, we all knew that. That's why Robbie Barnes was the laughingstock of the entire school. He actually believed that they were real. Looking back, I wish I hadn't teased him so much. Maybe then he'd still be alive. I forget which one of my friends actually came up with a plan to prank Robbie, but it didn't take him long to get us all on board. My job was to find an example of an old spell. I mean, it took me all of 15 minutes. The library had practically every book ever written on the subject. The next step involved the Judgment House. It sat up on the hill, abandoned. Everyone said it was haunted. What made it even creepier were the rumors that Judge Hawthorne burned the remains of accused witches in the house's various fireplaces. That's where Robbie comes in. We dared him to sneak into the Judgment House in the middle of the night and collect a handful of ashes from each of the fireplaces. Then he'd have to light some candles, sprinkle the ashes, and read the spell. We told him that if done correctly, the spell would supposedly blow out all the candles. If he agreed to do all this and the candles so much as flickered, we would promise to stop making fun of him. We could see that he was scared, but to his credit, he agreed to go through with it. What we didn't tell him was that we had set up a hidden camera to catch all the hilarity on tape. The next day, Robbie didn't come into school. We assumed he had chickened out and was too embarrassed to face the music. Then I heard that Robbie went missing. I felt the chill run down my spine as I retrieved the tape from our hidden camera. Press play and fast forward until I saw Robbie. He was doing just as we instructed him to. Then, a shadowy figure crossed in front of the camera. Robbie turned in horror just as the camera cut to static. When the image finally returned, Robbie was gone. And the only sign that anything had happened at all was the now smoldering fireplace over in the corner. Ja pierdzielę. Powiem wam, że każda historia stąd była naprawdę super epicka. Przerażająca. No, po prostu można było się przerazić, poczuć ciarki na plecach po prostu. No i co, lecimy do dochodzenia. Dobra. Co tu się stało? Osądza. Surowy. Osądza. Oskarża. You claim righteousness, but you know your guilt and cannot deny your punishment is due. Praworządny człowiek.
To ta dziewczynka. Znak dzwonnika. Uwięziona. Błaga. You stood for justice. How is this just? Uwięziona Abigail. Kto to narysował? Znak w celi. Ktoś narysował znak dzwonnika w celi? Ale kto? No właśnie. Co to jest? Więzienie w więzieniu. Klatka. Po co zamykać w klatce kogoś, kto jest już uwięziony w małej celi? Nie zaznają spokoju bezbożni. Więzienne łóżko. Wygląda nawet na mniej wygodnie niż łóżka, na których spałem w więzieniach. No. To widać, lul. Jeszcze 7 wskazówek, ale tu widzę właśnie. Spętany. Więzienne kajdany. Wygląda bardziej na loch niż więzienie. Świece. Zgaszone światło. Świece. Założę się, że były bardzo pomocne w rozpraszaniu ciemności w tym miejscu. Co tu się stało? Praworządny człowiek. Uwięziona Abigail. I znak w celi, mi się wydaje. Dobrze. You claim righteousness, but you know your guilt and cannot deny your punishment is due. I thought you stood for justice. How is this just? The courts are not a place for your murderous whimsy. You are a corrupt heathen. The families of those innocent souls you executed through false accusation of witchcraft will exact their righteous justice tonight. False accusation? What is that nonsense you draw? My mark will burn like a brand in the flesh of this town. It takes me to the ends of eternity. I will personally make the bell toll for every witch in Salem. Why? The guy who killed me is... Abigail. She might be the bell killer. How is that possible? Ja nie mogę. I gotta get out of here and figure out how to track her down. Czy Abigail jest dzwonnikiem? Może ona opętała osobę, która jest dzwonnikiem? Ja pierdzielę. Nie, to nie ona. Ale w sumie takie nadzwyczajne zdolności. Dokąd Abigail zabrałaby Joy? To jest możliwe. Jeszcze nikt wśród tych morderstw nie został powieszony. Narzędzie śmierci mordercy. Może dom sądu?
Dobra, spróbujmy. Źle. Ważne dla Abigail. Kościół albo strych. Ej, naprawdę nie wiem. Kurwa. No w kościele, jak tam jest prowadzone dochodzenie. Dobra, strzelam. To może czy Abigail jest zwolni... Co kurwa? Co to ma do celu? Instrument of death, meaning her death, where she was killed. Gallows at the museum. No tak! I'm on my way. Czyż Abigail też została powieszona? O kurde. Szybko do muzeum. Wytrop Abigail. Morderca przetrzymuje Joy w muzeum. Ja nie mogę, muszę tam pędzić, nie? Proszę, nie dawajcie mi żadnych głupich demonów, bo ja mam ich dość. Kurde, macierzysta, ale dobra, tutaj mamy schody i tak. Ojeju, pędźmy, pędźmy, pędźmy. Boże, mam nadzieję, że Joy nie umrze. Naprawdę. Muzeum Historii Salem. Kurde, no szybko! Może myślałem, że tu jakieś dochodzenie było. Ale było, no. W sumie było. Ludzie sobie tak normalnie stoją, nie? Uwaga, jeśli pójdziesz dalej, powrót do Salem stanie się niemożliwy. Czy chcesz kontynuować? No tak! Po co tu przyszedłem? No one deserves to be murdered. And when the psycho trying to kill someone pretends there's some grand justice behind it, that just makes it all the more twisted.
Halo, właśnie wczytujemy tekstury. Uratuj Joy. No zamiaru jest zdecydowanie. Joy! Ronin, help! Not another step. Co? No, not you, Rex. Ja pierdzielę. It has nothing to do with her, Abigail. Oh, but it does. For 300 years, we have executed the witches who corrupt our fair city. Down there, let's go. Those who try to mask their demonic contract and leverage powers they should never possess. Just like you have. Don't you dare compare me to her! Easy. Put your hands up! Help! Don't do anything stupid. Hands up! Stop what you're doing. Hands up! Do it now! Abigail. Abigail, stop! Co? Ja nie mogę. Rex, you piece of shit. What are you doing? Not now. This was you. Once you're getting closer to the truth. Ronin, do something! Nie. Hold tight, kid. I'm on my way. Jak mogę uratować Joy? Co może powstrzymać Abigail? Potworny krzyk! Dobrze! It's over, Abigail. No nie. Nie mam co zrobić. No. No, no! Joy! Co ja miałem zrobić? Pomiń. Kurde, no nie wierzę, nie? Gdzie jest potworny krzyk? Tu. Aha! What? A to ten... Świat czarownic, czy... No średniowiecze. Czy starożytność? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. It is time to pay for your sins! This can't be happening. You want to use memories against me? You can play at that game. Oh, fuck. I know the truth about your death, but I still don't know the truth about mine. Did you use Rex to kill me? Rex was my most influential. The most respected, the most feared official in town. Of course I did. Ja pierdzielę, no nie wierzę. A to nie był prawdziwy Rex. No właśnie. I didn't use the same killer for every murder. Serio? Baxter? Baxter. Ja nie mogę. Czyli było kilka zabójców.
Why did you kill Baxter? I eventually kill all the killers I use. Especially the ones who get close to the truth. Dlaczego mnie zabiłaś? I wasn't close to the truth in the apartment. I wasn't one of your killers. Why did I have to die? Co? Co? Nie wierzę. No. I wouldn't. No. Ja nie mogę. I wouldn't. How could I? You made me kill her. Nie. Wychodź, Roman. I dobrze ci tak. Ja nie mogę. Ronan też był dzwonnikiem. Kurwa, nie wierzę. Joy żyje. We all got a dark side, sometimes obvious, sometimes not. If we're lucky, we keep our dark side hidden. By law, Rex was a killer. The law doesn't always see the truth. Fortunately, Joy did. She would never press charges. She might even help Rex cover his tracks. One thing's for certain. She's a better person than I was at that age. A kid who deserves forgiveness. She's paid her dues. And committing a few small crimes searching for your mom? Even the coldest cops would forgive those. Mom! Oh yeah. Hasn't been a Bell Killer murder since the night Abigail met her final end. But the case never officially closed. But memories fade, time heals. With luck, Salem will move on and find peace. Death repays debts, my father always said. Forever I believe that. But truth be told, this life ain't over until you're honest about what you owe. Set everything right. Settle your debts. Only then can you move on. Ronan? Jeju. Ja cieszę się, że to skończyło się pozytywnie. Naprawdę się cieszę. O Boże.
ale... też to, że Ironan był dzwonnikiem. Rex i Baxter. Dzwonnik miał każdą inną formę. Ale tylko Rex z nich przeżył. Gdyby nie Ronan, to naprawdę Abigail po prostu by zabijała co każde medium. No i co? Moja mała recenzja. Gra przecudowna. Co z każdą miejscówką poznawaliśmy nowe tajemnice. Nowe miejsca, coraz więcej tego było, więcej wskazówek. Gra naprawdę piękna. No, teraz nie polecam jej w nią grać, ponieważ no wiecie, jaka jest fabuła, tak? Chyba że chcecie rzeczywiście sami wszystko zrobić. No, ja zrobiłem serię na 100%, więc no... ja wam zaspoilerowałem praktycznie wszystko. Grze daję 10 na 10. Bo naprawdę na co zasługuje. Za swoją fabułę. Tutaj tylko fabuła się liczyła. Notatki i w ogóle też miały w sumie sens. Mogliśmy poznać wiele opowieści o duchach. I nie tylko zresztą. Ale gra naprawdę... ona powinna dostać tą 10. Nie było żadnej zwalonej mechaniki. Nie było żadnych wad. Wadą było tylko to, że w tej grze były demony, z którymi nie dawałem sobie zbytnio rady. Failowałem tak już bardziej przy końcu gry. Ojeju. Mogę to pominąć? Mogę przewinąć napisy. Ja chcę więcej takich gier. Naprawdę. Jakby powstała druga część. W sumie to nie byłoby to samo. No nie byłoby. Ale kto go wie? Może Square Enix pomyśli nad tym. Mam nadzieję. Ale też jeśli chodzi o tą Sofię, którą niby my zabiliśmy. O Jezu. Gra miodna. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Nie chcę więcej takich gier. Juno, nie wierzę. Ojeju. No ale co? Oceniłem grę. Jakie były wady tej gry właśnie? W sumie nie będę szukać dziury w całym.
Jest parę tych problemów, ale mi się wydaje, że to przespada. No ale dobra. To by było na tyle z Murdered Soul Suspect. Mam nadzieję, że seria wam przypadła do gustu, że obejrzeliście ją całą i przeżywaliście razem ze mną zdziwienie, emocje. Jakbym grał w The Walking Dead, albo w The Wolf Among Us, albo Game of Thrones za pierwszym razem. Tak więc jeszcze raz dziękuję, że byliście tutaj, że dotarliście do końca. No, a my widzimy się w kolejnej serii, która powinna być już niedługo. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnej serii.